Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj po 2 latach bez mała jesteśmy ponownie w Opolu. Akurat jesteśmy teraz u księdza Jerzego Kostorza, naszego kolegi ze związku. A byliśmy tutaj wtedy, kiedy organizowana była aukcja na rzecz odbudowy katedry w Opolu. Tutaj, kiedy ten film tutaj zakończymy we wnętrzu kurii, we wnętrzach kurii nagrywać, pokażemy też jeszcze, jak wygląda ta katedra, która dzięki naszym ofiarności, naszych hodowców, naszych kolegów została w części chociażby sfinansowana. Ja już widziałem ją dzisiaj rano z zewnątrz. Bardzo ładnie to wygląda, pokażemy. Natomiast dzisiaj chcemy się skupić na inicjatywie, którą tutaj w tym roku ksiądz Jerzy Kostorz podjął, też oczywiście związaną z gołębiami. Ja już może oddam głos księdzu Jerzemu. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tak się składa, że chcemy zorganizować wspólnymi siłami kolejną aukcję, ale nie chcemy, żeby była to tylko aukcja gołębi, ale żeby to było Święto Hodowców Gołębi Pocztowych, tak nazwaliśmy to wydarzenie, które będzie miało miejsce 11 listopada, data ważna dla nas, nie trzeba jej specjalnie tłumaczyć, jest to sobota. I chcemy się spotkać na takim święcie w Galerii Wilson, to jest wygasły szyb kopalniany w Katowicach. W 2000 bodajże w 2007 roku, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, tam organizowaliśmy aukcję na rzecz poszkodowanych w katastrofie w czasie wystawy w Katowicach. I do tego miejsca wracamy. To są dwie duże, potężne hale, które dziś są galerią sztuki. Dzięki uprzejmości zarządzających tymi salami za rzeczywiście niewielką odpłatą możemy takie święto hodowców gołębi zorganizować, myślę, że ważne, potrzebne, po sezonie lotowym, niełatwym. I chcę bardzo zaprosić wszystkich bez wyjątku, nie tylko hodowców, ale całe rodziny hodowców na takie święto. Program tego święta rzeczywiście jest bardzo bogaty, bo oprócz finału aukcji, o której powiem za chwilę, będzie się działo i chcemy zacząć już 9:30, oficjalne otwarcie tejże biesiady od 10:00. Będzie panel dyskusyjny, forum dyskusyjne z udziałem rzeczywiście takich ikon, tak można powiedzieć, sportu gołębiarskiego w Europie. Ludzi, którzy są znani, którzy chcą się podzielić tajemnicami współczesnego lotowania gołębiami, zdradzić swoje sekrety. I ten panel dyskusyjny jako moderator poprowadzi, myślę, że znany w naszym kraju dobrze, Rainer Pittmann, a oprócz niego wystąpią w tym gronie tychże w panelu dyskusyjnym znany również Maurice Mateus, który specjalnie też na to święto wybiera się ze swoją małżonką. Będą też chociażby Markus Schumacher, będzie Tino Bergemann, to są hodowcy niemieccy, będzie z Holandii Florian Hendricks, który rzeczywiście odnosi wielkie sukcesy, młody hodowca, razem ze swoim ojcem lotujący w Holandii, wygrywający czy czołowo zajmujący miejsca w lotach narodowych. Będzie również w tym panelu dyskusyjnym brał udział prawdopodobnie Jo Herbot. Także mamy takie osoby, oprócz nich jeszcze Denis Faber, też bardzo znany w naszym kraju. Na pewno to są ludzie, którzy mają wiele do powiedzenia, do podpowiedzenia o metodach współczesnego lotowania. Panel dyskusyjny potrwa około 2 godzin, tak szacujemy. A potem kolejna atrakcja w ramach Święta Hodowców Gołębi Pocztowych. Występy hodowców, którzy mają także talenty muzyczne. I chyba nie trzeba przedstawiać zespołu Baciary, gdzie lider tego zespołu jest cenionym i dobrym hodowcą. Cieszymy się, że wystąpi razem ze swoim zespołem. Natomiast oprócz niego w tym czasie południowym wystąpi także Mirek Szołtysek. To jest gwiazda tak zwanych śląskich przebojów, znany na Śląsku bardzo. Wystąpi razem ze swoją małżonką, z tego co mi przekazał.
I po tych występach o godzinie około 14 ruszymy z finałem aukcji na rzecz Fundacji Kuby Błaszczykowskiego. O tej fundacji będzie więcej mowa jeszcze w innym nagraniu. Chcę tylko powiedzieć, że Kuba Błaszczykowski zawsze miał takie marzenie, by taką fundację utworzyć, ponieważ odkąd stał się sławny, został piłkarzem, no dostawał mnóstwo listów z prośbą o pomoc i chciał to uregulować, dlatego taka fundacja działa. Nie chcemy w tej chwili konkretnie mówić, dla kogo przeznaczymy te pieniądze, bo trudno dzielić pieniądze, jeżeli ich nie mamy, ale na pewno będzie to skierowane w kierunku biednych, potrzebujących dzieci, także dzieci chorych. Finał aukcji od godziny 14. Tu chcę powiedzieć, że z aukcją wystartujemy na stronie Krzysia Kłosa, naszegolebie.pl w niedzielę, to jest bodajże 24 czy 22 października. Przepraszam, tu jest napisane wtorek akurat, ale to... Wtorek jest napisane. No to możemy wystartować. A, wtorek 24, dobrze. Więc jakoś tak w tych dniach, bo tych gołębi będzie sporo, zaczynamy preaukcję i chcemy ją skończyć, tę preaukcję, od tego wtorku za 2 tygodnie, żeby mieć możliwość potem dalszego rozdysponowania gołębiami. Gołębi będzie bardzo dużo, bo liczymy, że może się ich nazbierać nawet 200 różnych gołębi. Myślę, że i dla tych hodowców, którzy no niekoniecznie mają bardzo dużo pieniędzy, a będą chcieli wesprzeć także nabywając gołębia, ale też będą gołębie z takich najlepszych hodowli europejskich i polskich. I myślę, że to jest okazja, żeby nabyć naprawdę coś bardzo, bardzo wartościowego. W tym miejscu chcę podziękować najpierw hodowcom z Polski, bo rzeczywiście odpowiedzieli na zaproszenie do tej aukcji nie tylko chętnie, ale i bardzo konkretnie, ponieważ od wielu hodowców będziemy mieli gołębie po gołębiach olimpijskich, rodzeństwo, po najlepszych lotnikach. Także tutaj wielki szacunek za taki oddźwięk, bo rzeczywiście to pokazuje wielkie serce. Podobnie rzecz ma się z hodowcami z zagranicy. Belgia, Holandia, Niemcy. Okazuje się, że będzie gołąb też rumuński i to z takiej znanej hodowli. Będzie gołąb z Włoch, Czechy, Słowacja. Także takie gołębie się pojawią na aukcji i już na preaukcji będzie można śledzić to, jakie to są gołębie, z jakim pochodzeniem. Tak jak powiedziałem, z najlepszych hodowli europejskich pojawią się gołębie i chcemy zrobić w tym roku tak, że wszystkie te gołębie, które osiągną na preaukcji kwotę 1000 zł i więcej, znajdą się w wielkim finale w ramach 11 listopada naszego święta i tam będą dalej licytowane. Natomiast te, które nie osiągną takiej kwoty, automatycznie w ramach preaukcji zostaną sprzedane. Tak będzie wyglądała ta nasza aukcja. Oczywiście już w najbliższym czasie na stronie naszegolebie.pl będzie specjalna ikonka wyraźna zrobiona, gdzie będziemy wrzucać po kolei informacje dotyczące i święta, i dotyczące aukcji, żeby to wszystko można było jasno przekazywać hodowcom, którzy będą chcieli brać udział i w aukcji, i w naszym święcie. Kończąc tutaj to, co słyszeliśmy od księdza Jerzego Kostorza, widzimy, ma jeszcze przed sobą tutaj taką teczkę z napisem Ludzki Gest i tutaj tuż po zakończeniu tego nagrania właśnie przejedziemy do siedziby tej fundacji, żeby też bardziej przybliżyć tutaj wszystkim naszym tutaj sympatykom i tym osobom, którzy są zainteresowani wspomożeniem tej szlachetnej idei, czym się ta fundacja dokładnie zajmuje, jak wygląda siedziba i osoby, które są z nią związane, nam o niej więcej opowiedzą. Także na razie dziękuję, chyba że ksiądz Kostosz ma coś się dodać. A czy ja jeszcze chciałbym dokończyć program, bo nie skończyliśmy go, bo myślę, że bardzo ważnym wydarzeniem po aukcji będzie taka stricte biesiada hodowców, takie będą stoły, będzie catering, to wszystko będzie przygotowane, a w ramach biesiady też wystąpią, można powiedzieć, gwiazdy, bo wystąpią frele. Dzisiaj, kiedy tylko otworzy się internet i wpisze się to hasło, rzeczywiście widać
milionowe odsłuchy ich coverów na śląski, różnego rodzaju przebojów. Cieszę się, że zechciały wystąpić w ramach naszego święta. Też taką niespodzianką będzie występ orkiestry młodych chłopaków ze Świbia, którzy naprawdę są dobrzy i nieraz ich słyszałem, także ta biesiada potrwa gdzieś do 22. To, co ważnego chcę jeszcze powiedzieć, to cegiełki, które będzie można nabyć wchodząc na święto hodowców. Ponieważ to nie są tylko same cegiełki, ale one będą ponumerowane. I dla hodowców, tych, którzy te cegiełki nabędą, co godzinę będą losowane też i gołębie. Będzie ich naprawdę, myślę, około 50. Będą koszulki Kuby Błaszczykowskiego z autografem, czy też inne koszulki, piłki z autografami. Także książki z Kuba z jego autografem, więc będzie tych gadżetów, takich możliwości bardzo dużo. Będzie można rzeczywiście nie tylko wylicytować, ale też kto będzie miał szczęście w ramach jakiegoś konkursu wygrać bardzo, bardzo dobrego gołębia. Również do tych gołębi, które będą licytowane, do niektórych jeszcze zastanowimy się, będą dołączone takie gadżety jak koszulka reprezentacji Polski Kuby z autografem, czy z Wolfsburga, gdzie teraz gra, albo też bilety na mecz. Także chcemy to wszystko uatrakcyjnić. O wszystkim będziemy na bieżąco informować na naszegolebie.pl, na tym specjalnym, w tym specjalnym miejscu, które będzie do tego przeznaczone, aby nagłaśniać to wydarzenie. Czyli teraz możemy tutaj zakończyć, tutaj co mamy część tutaj w gabinecie, przy okazji powiedzmy, że jesteśmy w gabinecie u księdza Jerzego. Za chwilkę przejdziemy jeszcze tutaj pod katedrę, pokazać jak wygląda ta katedra z zewnątrz. To, co kiedyś, 2 lata temu się tutaj między innymi hodowcy przyczynili do odnowienia jej. Także na razie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. No i jesteśmy pod katedrą tutaj w Opolu. Przypomnijmy sobie, 2 lata temu, kiedy tutaj byliśmy, pokazywaliśmy tą katedrę. Ona akurat tą część elewacji miała, bo w takim stanie wyglądała, jak teraz tutaj widzimy. Te stare, nieodnowione cegły. Natomiast dzisiaj tutaj trwają cały czas jeszcze prace. Oni sobie tam kończą się. Teraz jeszcze remont się przeniósł do środka, ale ta elewacja wygląda w ten sposób. Cegła została cała zrekonstruowana, odrestaurowana, ubytki uzupełnione. Widzimy, kolorystyka jest piękna. Czeka kolejna część katedry na odnowienie. Także widzimy te pieniądze, które wtedy na aukcji w Pruszkowie wylicytowaliśmy z tych gołębi uzyskane, nie poszły między innymi na marne i my tutaj jako hodowcy też mamy tutaj swój, możemy powiedzieć, jakiś wkład. Także o, tak to wygląda i idziemy teraz do fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego.